Siatkarze Enei KKS-u Kozienice rozegrali pierwszy w tym sezonie mecz o stawkę. Na kilka dni przed startem ligi walczyli w rozgrywkach Pucharu Polski. W środę 2 października w pierwszej rundzie wstępnej podejmowali Tubondzin Wolej Mosir Sieradz. Drugoligowca z grupy trzeciej, który w poprzednim sezonie walczył o awans do pierwszej ligi. I patrząc przez ten pryzmat, to goście wydawali się faworytem spotkania. Nasi siatkarze nie stali oczywiście na z góry straconej pozycji. Trener Marek Żelczak miał do dyspozycji 12 zawodników. W tym gronie trzech nowych siatkarzy. Rozgrywający Wojciech Kwiecień, środkowy Bartosz Jesień i przyjmujący Patryk Walczak. Jedynym nieobecnym, przynajmniej na parkiecie, był leczący kontuzję Krzysztof Jeziorowski. W wyjściowej szóstce znaleźli się wspomniani Kwiecień i Jesień oraz atakujący Marcin Obremski, drugi z środkowych bloku Bartłomiej Koryciński, przyjmujący Kacper Kendra i Michał Koryciński i na libero Robert Głogowski. Gospodarze fatalnie weszli w mecz. Od początku szarpali w przyjęciu i nie kończyli ataków. Goście dobrze grali blokiem, co na własnej skórze odczuli Jesień, Kendra i Koryciński. Z każdą przegraną akcją Kozienczanie byli coraz bardziej rozbici i pogubieni. Nie istnieli w żadnym elemencie. Pierwszą partię szybko trzeba było spisać na straty. Rywale po atakach Michała Ślipka i Mateusza Kowalskiego powiększali przewagę. Na koniec po ataku ze środka Adama Sobolewskiego wyniosła ona aż 13 punktów. W drugim secie podopieczni Marka Grzelczaka szybko się odrodzili. Na szczęście dla samego widowiska i kibiców, którzy ponownie nie zawiedli i mimo środka tygodnia stawili się, by dopingować naszych zawodników. A ci dobrze weszli w drugą odsłonę, już na początku wypracowując niewielką przewagę. Grę w ataku trzymał Kendra, kończąc 6-6 wystawionych do niego piłek. KKS poprawił również przyjęcie i obronę, a w polu zagrywki dobrze czuli się Obremski i Michał Koryciński. W drugiej części seta goście popełnili kilka błędów i KKS prowadził już 6 punktami. Gospodarze grali równo, nie mieli przestojów i nie dali sobie odebrać zwycięstwa w tej partii. Po punkcie zagrywką Krucińskiego przy stanie 24-18 mieli pierwszą piłkę setową, a ostatecznie wygrali seta do 19. Bardzo podobnie wyglądała kolejna odsłona. Nasz zespół od początku trzymał rywali na dystans 3-4 punktów, nie dając ekipie z Sieradza rozstrzelać się zagrywką. Dobrze funkcjonowała współpraca między rozgrywającym a pozostałymi zawodnikami. Kwiecień często gubił blok Sieradza, a atakujący, przyjmujący i środkowi dokładali kolejne punkty w ataku. Po asie serwisowym Michała Korycińskiego KKS prowadził już 14-9, a w dalszej części Kozienczanie tylko powiększali przewagę. Drużyna z Sieradza, czując bezradność, grała coraz bardziej niedokładnie, a zespół Marka Grzelczaka nakręcał się z każdą wygraną akcją. Widowiskowy blok braci Korycińskich i było już 22-13. Trzeciego seta atakiem zakończył Kendra, KKS wygrał do 17 i objął prowadzenie 2-1. Awans do kolejnej rundy gospodarze przypieczętowali w czwartej partii. Choć do pewnego momentu był to najbardziej wyrównany set. Dopiero w drugiej części KKS odjechał na kilka punktów. Dobrą zmianę dał Walczak, zdobywając ważne punkty blokiem i w ataku. W końcówce, po kilku decyzjach sędziów, przy siatce zrobiło się trochę nerwowo, ale gospodarze nie dali się wybić z uderzenia i utrzymali przewagę do końca. Trzecią piłkę meczową wykorzystał Obremski, kończąc atak i całe spotkanie. Gospodarze wygrali do 19, a mecz 3-1. Nie licząc pierwszej partii, którą można potraktować jako wypadek przy pracy, zespół Marka Grzelczaka w całym spotkaniu zagrał bardzo równo i z małą liczbą własnych błędów. W drugiej rundzie rywalem KKS-u będzie SMS Spała, który 3-0 pokonał Powiślaka Końskowola. Kozienczanie zagrają na wyjeździe w środę 16 października. W meczu z Sieradzem mogliśmy poczuć przedsmak tego, co miejmy nadzieję czeka kibiców siatkówki w nowym sezonie. Ten startuje już w najbliższą sobotę, 5 października. Enea KKS Kozienice podejmie błękitny Chrobczyce. Początek rywalizacji o godzinie 18. Wstęp wolny, zapraszamy.